Ej, witajcie, z tej strony Kalaser, a to jest kolejny odcinek Wiedźmina 3 Digimon. W tym odcinku zajmiemy się tutaj, jak widzicie, w ruch publiczny, zadanie. Będzie trzeba z łowcami czarownic spotkać się przy kryjówce Filipy i ją odnaleźć. To jest zadanie, zaraz już pokazuję. Zadanie poboczne. No to jest punkt CD-kłębka 11 level, ale to dopiero na skellingę kontynuacja, więc to z lampertem sobie wykonamy później. I zobaczyłem jeszcze inne, jest na 12 level, ale to będę lecieć wtedy od góry do dołu, jeżeli to same levely. Zacznijmy sobie o za dużo razy escape. Pogadajmy z nimi, zobaczymy co oni tutaj. Znamia niezawodne. W tym płomieniu nasze grzechy spłoną. Czterech naszych! Przynieśliśmy rannych, a na dole zostało chyba z 10 trupów! A chciałoby się obchodzić. Mamy rozkaz przeczesać jaskinię i zrobimy to! No, poczekaj, z fabule, kurde, tutaj zadarliśmy z łowcami, no ale chyba oni o tym jeszcze nie wiedzą. Klatka piersiowa kompletnie zmiażdżona. Żebra musiały przebić płuca. W wiecznym płomieniu nasze grzechy spłoną. No tego nie mogę też, a nie mogę. Ciało miejscami zwęglone aż do kości. Wiele rzeczy można się. Teraz porozmawiajmy z nim. Jakieś kłopoty? Same kurwa kłopoty, jeden kurwa wielki kłopot. Ale co cię to właściwie obchodzi? Coś ty za jeden! Sposób na kłopoty. Nie, powiedzmy, że Wiedźminem jesteśmy. Geralt z Rivii, Wiedźmin. Przysyła mnie Radowid. A, to ty. Czekaliśmy na ciebie. Podobno nie daliście rady wejść do środka. Do wczoraj. Potem znaleźliśmy to. Wygląda niepozornie, ale moc ma potężną. Otwiera wejście. Świetnie. Pozwól, że teraz to przejmę. Masz, udław się. Tak, nie są w stanie nic z tym zrobić. Ale my tutaj możemy poradzić jak najbardziej. Sądzicie, że Filipa ciągle się tam chowa? Tego nie wiemy. Pewne jest tylko to, że tam była. A skąd ta pewność? Tropimy ją od Lok Muin. Wyłupienie oczu to było za mało. Radowid powinien był ją tam zatłuc na śmierć. A tak to zamieniła się w sowę i uciekła. Leciała przez całe Kedwen i Redanie, aż w końcu zaszyła się tutaj. Czego się spodziewać w środku? Wszystkiego. To stara elfia świątynia, którą ta wiedźma Eilhart przerobiła na swoją kryjówkę. Popatrz na nich. Wpadli w magiczną pułapkę, a potem zaatakowały ich potwory. Ledwo uszli z życiem. Ktoś z twoich ludzi tam został? Weszło kilkunastu, wyszli tylko oni. Reszta to już raczej nie żyje. Okej, na pewno się rozejrzymy. Czas sprawdzić, czy Filipa wciąż się tam chowa. Raczej szykuje się znowu bieganie. Nie licz, że ktoś z nas zejdzie tam po twojego trupa. Tak, bardzo są mili, zwłaszcza, że im chcemy pomóc. Dobra, tutaj znowu też czeka bieganie po jakichś jaskiniach bądź ruinach. A, tutaj byłem po tego zestaw kota. Tutaj był schemat ukryty. W takim razie wchodzimy sobie do środka. Gdzieś tam musi być mechanizm otwierający drzwi. O, czyżby tutaj? Brakuje jednej płytki. Okej, w takim razie przejście otwarte. Sobie tutaj wypiję kota. Gdzie... A, kurde, nie ta zakładka. Dobra, wypijmy kota. No, kurde, co jest? Dobra, wypity.
I lecimy, zobaczymy, co tutaj w środku znajdziemy. Idealna kryjówka, jeśli jest się sobą. Nie będzie trochę trudniej się tu poruszać. Ano. Będzie trochę trudniej. Co my tutaj mamy? Tutaj raczej nic ciekawego, tylko kurde tutaj na zmysłach pokazuje, że niby coś jest do zrobienia, ale jednak nie ma. Ale tutaj mamy portal, więc... Portale, świetnie. Chłopcy już nie grzebali. Działa. Kto by pomyślał? Okej, kurde, za szybko wszedłem. Wbiegłem w ten portal. Tutaj coś na czerwono widziałem, że się świeci. Ja widzę portali, flaki się przewracają. Dasia lotka wystrzępiona na brzegu. To sobie pióro. No tutaj Geralt ciągle powtarza, jaki to nie lubi portali. No, wiedźmy z tego słynie. Mogłem się spodziewać, że zastanę to na kary. Kurde, będę musiał troszkę chyba dialogi podgłośnić. Zobaczmy tak na szybko opcję dźwięku. Wow. Inaczej miałem to poustawiane pewnie poprzez tego update'a 07. Było dobra. Efekty dajmy na 60. Muzyka gdzieś 50. Okej. Powinno być lepiej. Dobra, w takim razie idźmy. Sobie teraz będę podgłośnić troszkę. Okej. I powinno wszystko być lepiej zbalansowane. Okej, Nekery tutaj. Cholera, ten jest nieaktywny. Może da się go jakoś uruchomić. Tylko jak? Ogniwo zasilające portal. Nie działa. Może da się je naładować którymś ze znaków. Teraz powinno zadziałać. Udało się. Ogniwo uruchomiło portal. Okej, udało się. Bez żadnych problemów Arne wystarczyło użyć. O, czyli ktoś przeżył. Cofnij się! Nie podchodź! Schowaj to, bo się pokaleczysz. Zaraz, ty jesteś tym wiedźminem, którego król miał przysłać. Zgadza się. Za to ty chyba już pojąłeś, że tu nie jest zbyt bezpiecznie. Powinieneś zaczekać na górze, jak reszta. Mowy nie ma. Ci tchórze uciekli, jak tylko zjawiły się potwory, a ja jestem wart więcej. Poza tym wiem, że ma się tu zdarzyć coś ważnego. Dowiem się co i król Radowid na pewno mnie doceni. Dostanę awans, albo może nawet medal. Co takiego ma się tu wydarzyć? Tak dokładnie to nie wiem, ale natknąłem się na notatki Filipy Eilhart. Pisała o Idzie Emean, Margaricie Lozonkil, Franceste Findaber i Fringilli Vigo. Na moje oko mają się tu spotkać. Myślisz, że Filipa ciągle tu jest? Bo ja wiem, niby przeszukaliśmy kilka pomieszczeń, ale tu jest mnóstwo zakamarków. Jakby chciała, to mogłaby się schować, szczególnie w postaci sowy. Dobra, wychodzimy stąd. Mówiłem już, nie ma mowy. Poza tym wyłamałem ogniwo przy teleporcie. Musimy zaczekać, aż po nas przyjdą. Nie przyjdą po nas. Oddaj mi kryształ, wyciągnę nas stąd. Tam są potwory. Obronię cię. A co, jak nie zdołasz? O, możemy akcję użyć. Bądź grzecznym łowcą i oddaj mi kryształ. Jestem grzeczny, proszę. Jak wygodnie mieć tutaj akcji. Dobra, gdzie tutaj mamy teraz iść? Jakiś portal tutaj musimy naprawić. Czyżby tutaj? Tak jest. No dobra, teraz trzeba go jakoś uruchomić. No, Ardem czyli. Okej, w tą stronę mam iść, czyli... Myślałem, że muszę się cofnąć w tamtą stronę, ale... Nekery. No, tutaj wyzwania to raczej nie będzie. Pociachajmy ich. Proszę bardzo. No, bo jeszcze kurde spadnę. To by było niefajne. No ty, mendo. Znienacka chciałeś, no ale... I tak tutaj żadnych praktycznie obrażeń nie zadaje. Hmm.
Czyżby ten kryształ? Ale nie mam kryształu. Mam po prostu zeskoczyć, czy... Nie wiem. Może coś tutaj pominąłem. To musiało być jej laboratorium. Dobra, mamy chyba tutaj coś. Kolejne pióro. Filipa raczej nie trzymała tu ptaków, tylko korzystała z polimorfii. Okej, tylko czy kurde... Którędek ja mam tu pójść? Nic tutaj nie widzę, że było. Schowany jakiś kryształ, kurde. Kolejny nieaktywny portal. Brakuje ogniwa zasilającego. Może spodobało się Nekero. Okej, czyli muszę tutaj iść jednak w tą stronę. Tutaj Nekery pewnie będą miały. O, tunel. Ciekawe, dokąd prowadzi. Łowca, tam był martwy jeden. Jest i ogniwo. Dobra, zaraz sobie zbierzemy to ogniwo. Ten Neker nie zauważył. Stał tyłem. Słyszał, jak ciacham jego kolegów. Obrócił się. Dopiero gdy mnie zobaczył, zareagował. No cóż, Wiedźmin to jest, kurde, szybki gościu. Macha mieczem tak, że się nawet przeciwnicy nie orientują. Dobra, użyjmy w takim razie tutaj portalu, znaczy ogniwa, dokładniej. Aktywujemy portal i idziemy dalej. O, już myślałem, że gdzie indziej. To musi być najniższy poziom. Okej, gdzie to mnie tu prowadzi? Tutaj mam jakąś komnatę boczną, zajrzyjmy sobie tutaj, może będzie coś ciekawego. Jakieś buty raczej mi się nie przydadzą. Składniki już prędzej. Kalcium, ekwumy, coś tam jeszcze. Ale tutaj są jakieś spalone zwłoki. Ktoś przeczuwam, że pewnie jakiegoś... No właśnie, golema. Jak to czarodzieje tutaj, kurde, lubią. No co, nie mogło się obyć bez strażnika. No, Ifrit, troszkę... Wiedźminie jedynce Ifrit inaczej wyglądał. Tutaj przypomina golema. A Wiedźminie jeden to był taki płomyk po prostu. Ej. Nawet jeżeli byłby dużo wytrzymalszym, to tym sposobem i tak go bym pokonał, tylko po prostu by to troszkę dłużej trwało. Kolejne pióro. Filipa raczej nie trzymała tu ptaków, tylko korzystała z polimorfii. Łóżko, stół, kilka krzeseł. Skromnie, ale jednak wygląda jak mieszkanie. To agaty. Filipa zawsze nosiła takie na szyi. Tylko dlaczego są zakrwawione? Albo z kimś walczyła, albo użyła ich do swoich eksperymentów. Właśnie, zaraz przeszukamy tutaj wszystko. Chyba dotarliśmy do samego końca już. Chyba coś jeszcze mamy. Zakrwawione narzędzia chirurgiczne. Filipa przeprowadzała tu jakąś operację. Ciekawe. Zobaczmy, co tutaj jeszcze leży. No, Geralt, zbadaj. Co to? Anyżek i kora brzozy. To silna substancja odkażająca. No, ciekawe, co tutaj Filipa robiła. Notatki. Prawie całkiem zwęglone. Nic się nie da odczytać. Coś jeszcze tutaj znajdę. No, tutaj raczej nic szczególnego. O, tu jest jakiś megaskop. Rozwalony. Megaskop. Osmolony i nadpalony. Może któryś z kryształów przetrwał. Okej, czyli poszukać jeszcze jakiegoś kryształu mamy. Gdzie ten kryształ może, kurde, leżeć? Nic. O, tutaj coś jest, kurde, jak ja to pominąłem. Zobaczmy. O, rzeczywiście leży. Nie widzę. Kryształ z megaskopu. Mocno ukruszony. Tris będzie wiedziała, co z tym zrobić. Okej, czyli porozmawiać z Tris albo z Radovidem. No ja jak najbardziej pójdę do Tris, nie do Radovida. Dobra, czyli tutaj teraz tylko wystarczy wyjść. Mam nadzieję, że tutaj tam jeszcze coś mamy, kurde. Przejdźmy się, zobaczymy, czy coś tu może ciekawego będzie.
Jakaś skrzynia, widzę, to ją szybko podniosę. O, jakieś same składniki. Jeszcze jakaś beczułka. No tutaj nic szczególnego. Dobra, czyli teraz wystarczy się wydostać. No, chyba tekstura się nie wczytała, było widać ziemię. Mapę pod ziemią. Kurde, no nie. O, wiecie o co chodzi. Ziemia się nie wczytała i było widać mapę pod grafiką. Ale już mniejsza z tym. Troszkę się tu pogubiłem. Zabrakło mi słowa, no ale dobra. Teraz wystarczy wybiegać jak głupi przez te portale jak poprzednio i powinniśmy wyjść na zewnątrz. Okej, którędy teraz tutaj. Już kota nawet nie będę używać. Po prostu się to nie opłaca. Zaraz potem będziemy na zewnątrz i zobaczymy, co tam jeszcze nas spotka. Jeżeli nic szczególnego, to szybko fast travel, tam jest znacznik. Udamy się do Triss i zobaczymy, co dalej z tym zadaniem będzie. I prawdopodobnie rozpoczniemy sobie te zadanie od Triss, które nam zleciła już jakiś czas temu. Trzeba było iść. O? Żyjesz. Znalazłeś coś? Powiedzmy, że nic nie znalazłem. Spopielone notatki, gniazdo nekerów i szczury. Nic interesującego. Jakoś ci nie wierzę. Cóż, to już twój problem. Mylisz się. Brać go! No, czyli bez walki tutaj się nie udało przejść tego. Patrzcie, jak się broni, kurde. A trochę tutaj wytrzymałości ma Geralt jednak. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. O kurde. Wow, ale go przecięło w pół. Proszę bardzo, kolejny rozcięty. Okej. Tam się tak bronił, kurde, taki grat ciosów powstrzymał. A tutaj, kurde, nic nie udało mu się obronić. Dwa ostatnie strzały takie wolne i nie zdoły tego osłonić się, a tam tak ten młynek cały zablokował, kurde. Ale dobra, to już jego błąd i jego problem, jak to Geralt powiedział. A teraz udajmy się do Triss. Dobra, Triss będzie tutaj, czyli przenosimy się na rynek. I zobaczymy, co nam powie. A poza tym jeszcze z tą statuetką mieliśmy się udać, zobaczyć, co nam powie. Triss coś tam miała odczarować. Coś Geralt powiedział, że to nie jest zrobione z składników, tylko użyte czary. Brzmiało, jakby ktoś był zaklęty. Tak jak Triss w Wiedźminie 2 była właśnie kompresja artefaktowa, chyba to się nazywało, z tego co kojarzę. No właśnie, gdzie jest Triss, kurde, w którą stronę, w tą chyba. Nie trzeba ci czego, mistrzu. No właśnie, i tam ona była zamieniona też, więc podejrzewam, że coś w tym stylu będzie, ale zaraz się dowiemy tak czy inaczej dokładniej. Podejrzanie dużo ludzi w niebieskich kaftanach. Okej, porozmawiajmy z nią, chyba że to od razu nam będzie kontynuować zadanie. Dobra, to w takim razie przeczuwam, że tutaj jak z nią pogadamy, to te inne zadanie się będzie aktualizować, a nie to, co ja chcę teraz zakończyć, więc od następnego odcinka już zaczniemy to zadanie u Triss i przy okazji pozakończamy te dwa poprzednie, bo to drugie to chyba też zadanie jest, ale to się jeszcze okaże, więc mam nadzieję, że Wam się podobało, do usłyszenia i na razie.